Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dobra, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Jak codziennie o 22:00 witamy was tutaj i co? Dzisiaj w dzisiejszym odcinku fajną rzecz będziemy robić bardzo fajne rzeczy, ale zanim to zaczniemy, bardzo chciałbym ci przypomnieć o tym, że warto wejść na playlistę i zobaczyć sobie film z playlisty, gdyż wtedy możesz sobie lojtowo spać, nasze filmy sobie lecą, nic nie przerwie twojego snu. Stary, ostatnio słyszałem taką historię, podłącz, że ktoś sobie nie zrobił tego. Ktoś sobie tego nie zrobił, stary, i przerwał mu mordę, normalnie drżący mordę koleś jakiś tam. Tak, i serio? I darł mordę, tak. I on strasznie krzyczał i się obudził i żałował, że nie odpalił z playlisty, więc odparł z playlisty, playlista jest na kanale lub w opisie. Ponadto chciałem powiedzieć, że jesteś super widzem. Dobranoc dla wszystkich, którzy śpią, nie powiedzieliśmy tego ostatnio. Dobranoc. Dobranoc dla ciebie, jak idziesz spać, jak nie, to miłego dnia, jesteś wspaniałym człowiekiem i wszystko ci się potoczy ładnie. Uwielbiamy bardzo cię. Dzisiejszy dzień XD, jutro jest wielki dzień, więc się wyśpi. Bo jest to właśnie bardzo ważne, czysta ale głowa, dobra, nie przejmujemy się niczym. Koniec tego pierdoczysz strasznie. Dzisiaj... No bo zawsze trzeba powiedzieć dla widza to. Dzisiaj pogramy w czarne historie, znowu się komuś spodobało. Komuś może tak, komuś może nie. Tylko dzisiaj robimy na odwrót, tylko ty będziesz odpowiadał, a ja ci zadam pytanie. Zobaczymy, czy się uda ci pokonać szybciej zagadkę niż mi. Zaczynajmy. Tak. Historia dla ciebie. Jesteś gotów? Tak. Jeszcze, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, poczekaj, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi w czarnych historiach, chodzi o to, że Alek opowiada mi historię morderstwa, generalnie śmierci. Jakiś tak po prostu i Dawid musi dojść do tego, co się stało. Ja muszę dojść do tego, co się stało, a Arek może mówić tylko tak i nie. No, ja właśnie znam ten problem, że zawsze mówię już więcej, ale dobra, postaram się tylko tak nie. Więc dobra, masz... Dobra, zrobimy, robimy hardcore mode i mówisz tak i nie tylko. Dobra, hardcore tylko mode. Tak i nie. Tak. Zajebiście, to idealnie się to... Tylko mam do domu, w domu do picia tylko piwko i... Chciałem wodę, ale idealnie, kurwa. Piwko, tak nie, proszę bardzo. Zakonnik... Proszę. No, też zaraz to będę miał, jak pójdę do żabki, jak gramy. Zakonnik, tak się nazywa historia. Znasz ją czy nie? Nie kojarzysz nic, bo ty często grałeś w tą grę i dużo możesz kojarzyć, ale dobra. Zakonnik. Zakonnik odważył się na coś i przypłacił za to życiem. Tyle, musisz zgadnąć. Cześć, o co tu chodzi? Muszę sam masz się przeczytać. Zakonnik odważył się na coś i przypłacił za to życiem. Dobrze. No. A więc, czy zakonnik był człowiekiem? Tak. Czy istnieje realna szansa, że mogłoby się to wydarzyć w prawdziwym świecie? Tak. Czyli nie jest to nic science fiction? Nie, nie. Te dwa pytania są najważniejszymi pytaniami, które zawsze zadajecie, grając w czarne historie. No to pytanie dużo, o człowieka zawsze rozbraja. Dużo odrzuca od razu. Tak, dobrze. Czy jest znany szczegół tego morderstwa? Czy to było, w sensie, czy jest znany szczegół tej zbrodni? Czy mam do tego dojść, czy... Tak. Okej. Okay. Czy w tej zbrodni brały udział osoby pośrednie? Kurde, czy ktoś tak jeszcze nie brał udział w tej zbrodni? Nie. Czyli to jest on sam, jakby... Tak. To jest... Dobrze, czy to było samobójstwo, tak? Same dobre pytanie nawet zadajesz, tak. Czy to było samobójstwo z premedytacją? Nie. Czy przypadek? Mhm. Dobrze. Tak. Przeczytaj mi jeszcze raz historię, bo zapomniałem. Zakonnik odważył się na coś i przypłacił za to życiem. Dobrze, czyli coś mu się... To był wypadek? Tak. Okej. Skupmy się na tym przypłaceniu życiem, bo przez to dojdę później, co się mogło stać. Dobra. Więc najpierw skupmy się na tym, co się mogło mu wydarzyć. No na tym wtedy... jakby, no właśnie, tak. Co do tego doprowadziło. Czy to są obrażenia fizyczne, takie, że realnie są widoczne te obrażenia? Widoczne, czy pytasz? Nie. Okej, czy... Jego ciało grać nawet, całkiem trafne. Dobrze. Pytania. Czy jego ciało, czy w momencie, kiedy na przykład teraz ja bym go znalazł i bym go widział, to czy jego ciało jest w takiej postaci, żebym je widział? W sensie, czy byś jego ciało zobaczył? Ciało zobaczył, no. No tak. Okej, czyli na przykład nie wpadło do kwasu i nie roztopiło się? Nie. Okej, czyli jego ciało jest widoczne. Rany nie są widoczne, tak powiedziałeś. Nie, rany nie. Okej, okay, czyli odejmuje nam przypalenie, odejmuje nam jakieś tam przycięcie, cokolwiek. Czyli prawdopodobnie spożył coś. Dobrze, kurde, chcesz powiedzieć, że nie. Odpowiedzieć. Okay, więc moje pytanie, czy może to było związane z narkotykami? Nie.
No właśnie okay, dlatego chciałem tak ciężko odpowiedzieć, bo niektóre, bo od razu, bo też często zadajesz jakieś pytanie i jak powiem tak lub nie od razu, no to, to wiesz, wiem, może ci się coś wiem. No ale jeżeli nie ma widocznych ran, jeżeli to... nie ma widocznych ran, to dobra, czy to ma związek z oddychaniem, jego śmierć? Tak. Jest, jest, zaraz rozwiążę zagadkę, kurwa, 5 minut, czy on się utopił? Utopił się? Tak. Ten film kończy się, kiedy rozgadnę zagadkę. No ale nadal nie doszedłeś, wiesz, to masz jedną, tak jak ty mi mówiłeś, tak. Masz jedną z iluś rzeczy. A więc się utopił. Mhm. Utopił się. Jest takie przysłowie, które mówi o tym, że można się utopić łyżką zupy. Czy on się utopił w dużej ilości cieczy? To znaczy, tak. Czy to było ponad 50 litrów? Tak. Ponad 100 litrów? Raczej tak. Dobrze. Ale nie więcej niż 1000 litrów. Czy to nie było jezioro na przykład? Jeszcze raz sformułuj pytanie. Czy to nie było więcej niż 1000 litrów? Czy to było więcej niż 1000 litrów? Tak. Czy to było jezioro? No konkretnie? Dobra, nie. Rzeka? Nie. Zbiornik wodny sztuczny? Sztuczny zbiornik wodny. Poczekaj. Czy rzeka, tak. Ja pierdolę, ale mi dobrze idzie, co jest? No dobrze ci idzie, no. Więc to była rzeka. Tak. Tak? Tak. Dobrze, czyli on wpadł do rzeki. Tak. W nocy. No poczekaj, w nocy. Znaczy nie wiem, czy to ma znaczenie, ale... Ma, może mieć. Nie w nocy, nie. Nie. W dzień. Kurwa, no nie wiem teraz, czy nie ma, nie w jest nocy. No nie dobrze, jest to użyj jeszcze prostu, słowa, no. Nie jest powiedziane. Dobrze, masz jeszcze takie słowa, nie jest powiedziane. Dobrze. Czy on płynął łodzią? Nie. Stał na pomoście? Nie. Leciał samolotem? Nie. Czy leciał czymś? Nie. Czy czymś płynął? Nie. Stał na brzegu? Wcześniej na pewno, no tak, tak. No. Czyli wpadł do rzeki z brzegu? Tak. Czy ten brzeg to był taki naturalnie stworzony brzeg? Że, tak. W sensie, że człowiek nie ingerował w ogóle w ten brzeg? Tak, czy nie był tak, jakiś tak. Pomost, to nie był żadna molo, to nie było molo żadne, nie. Takie coś tego typu. Okej, czy to był klif? Nie ma powiedziane, no raczej nie. Okej, czy to była duża wysokość, tu jest, czy zanim wpadł do wody, to spadł z jakiejś wysokości? Nie, jeżeli to ci chodzi właśnie, to nie. Okej, czy... Dobra, czy on wszedł do tej wody umyślnie, także szedł tak. Sobie i coraz tak. Głębiej było? Tak. Okej, czyli on nie wpadł do wody, tylko po prostu się utopił. Tak. Czy on myślał, że jest Jezusem i potrafi chodzić po wodzie? Tak. Co? Niemożliwe, głupie pytanie. Ale ci kurwa dobrze idzie. Ale poczekaj, no czy to... Czekaj, muszę zobaczyć, czy to jest wszystko, co odgadłeś. No chyba tak, tak, bo jest... No to chyba tak, no mogę ci przeczytać ten, bo w sumie odgadłeś. Szybko ci poszło. Zakonnik chciał chodzić po wodzie niczym Jezus w przypowieści biblijnej. Widzowie zebrali się na brzegu wzburzonej rzeki i patrzyli, jak mężczyzna wpada i tonie. Zakonnik nie tylko nie potrafił chodzić po wodzie, nie umiał też pływać. Głupie strasznie, ale szybko ci poszło. No, ale zaraz dostajesz drugą kartę, bo chyba mi za łatwo poszło. Znaczy mam jeszcze, tylko patrzę, którą ten. Tak, a dobra, mam. Nie wiem, czy... To ale... znasz? Czekaj, no szybko ci powiem, same trafne pytania zadawałeś prawie, nie no wiem, ja... czy to... Przez to, że grałem w tą grę... Grałeś dużo, więc też wiesz, jakie często ten... Wiesz, że tak. Często są głupie właśnie zakończenia strasznie. Tak. Nie wiem, którą ale jeszcze sobie już tak naprawdę dawałem głupoty, które myślałem, że w ogóle nie mam sensu no, odpowiedzieć tak. Dlatego mi tekst też długo schodziło, jak ty mi zadawałeś, bo nie, aż takie głupie rzeczy mi nie chciałem, a nawet ich mówić, głupich rzeczy niektórych. A to jest właśnie klucz grania, kurwa, w czarne historie. Dobra, mogę ci to zadać w sumie. To jest cięższe trochę, ale może to znasz, dobrze. Bo to Kasia wysłała jako pierwsze i myślę, że to znasz. Spojrzenie sprawcy się nazywa, znasz to? Okay, mężczyzna leżał przed domem, z góry patrzył na niego sprawca. Taka jest historia. Znasz to, czy nie kojarzysz? To brzmi jak coś, co znam, ale prawdopodobnie nie. No dużo, tak, tak. To brzmi jak typowo. Leżał bez głowy przed domem?
Mężczyzna leżał przed domem. Z góry patrzył na niego sprawca. I musisz dojść, co się stało. Czy ma odciętą głowę? Poczekaj, przeczytam sobie na pewno ten. To jest ważne. Jakie pytanie zadałeś? Czy ma odciętą głowę? Nie. Okej, czy to nie jest na tej historii w takim razie? To ciekawe. Bo kiedyś, to wam powiem, kiedyś graliśmy w czarne historie i było, że Adam opuścił swoje mieszkanie jak zawsze, niestety przyprawiło to go o odcięcie głowy. I okazało się, że Adam był kanarkiem, którego ktoś zatrzasnął w klatce i zapił głowę odciął tym. To było pojebane. To dawaj tutaj, spróbuj. Dobrze. Więc mężczyzna przyprawił życiem wyjście z domu? Nie. Jeszcze raz ci to przeczytam, bo czytałem też odpowiedź. Spojrzenie sprawcy nazywa się, jest tak. Mężczyzna leżał przed domem, z góry patrzył na niego sprawca. Dobrze. To jest cięższe trochę, jeżeli nie znasz faktycznie to... Czy ten mężczyzna nie żyje? Dojść. Tak, nie żyje. Ten mężczyzna nie żyje za sprawą sprawcy oczywiście, tak? Tak. Czyli sprawca go zabił? Tak. Z premedytacją? Nie. Czyli przypadkiem? Tak. Czy obaj byli ludźmi? Nie. Ja pierdolę. Ale dobra, no nie będę się wytłumaczył. No tak, nie byli będę ludźmi? Ci odpowiadał nie byli tak ludźmi i nie. Obaj, tak? Czyli sprawca był człowiekiem? Nie. Sprawca pytasz, no nie. Sprawca nie był, ofiara była człowiekiem. Tak. Jezus, jakbyś mi powiedział, że ten, to już myślałem, że jakaś mucha i że chłopiem kapcie zabił. No, to też by było ciekawe. Ale dobra, czyli sprawca nie jest człowiekiem. Spojrzenie sprawcy. Mm. Czyli sprawcą jest zwierzę? Tak. Dobrze. Czy to jest zwierzę domowe? Czy masz takie, można nie. mieć takie zwierzę w domu? Nie. Tak, można, ale... Ale nie, to dobra, tak... czy to jest zwierzę, za zwierzę domowe rozumiem jako królik, świka, moska, pies, kot? No takie powszechne, no pies, kot najczęściej, taki jakiś chomik, coś, nie? No to no, nie. No, to jest? No to nie, okej. Czy to jest zwierzę zamieszkujące, kojarzące się z Afryką, czyli jakieś małpy, jakieś tygrysy, jakieś... Nie. Okej. Okay. Czy to jest... Ale zawahałeś się z domowym, czyli ktoś może to w domu mieć. Wszystko generalnie masz mieć w domu, kurwa. Dobra, nawet słonie, jakbyś chciał raczej. To jest wąż? Nie. Pająk? Nie. Dobra, czy to zwierzę jest jadowite? Nie. Czy to zwierzę jest ssakiem? Kurwa, sprawdzę, żeby ci nie ten, no ale... Sprawdź. Powiedziałbym tak, ale... Więc powiedziałbym tak, bo to też jest często takie coś, że się kojarzy po prostu, że tak, więc... Jak to wpisać? Mam. Tak, tak, no dobrze, powiedziałem tak. Dobra, określmy jego wielkość. Czy to zwierzę jest takie? Nie. Takie? Nie. Boisz takiego psa? Takie? Tak. Gdzieś takie? No. Jakoś tak. A to nie chodzi o wielkość, tylko chodzi o szerokość. No nie wiem, no. Czy chodzi na czterech łapach? Tak. Czy ma kopyta? Tak. Czy to był koń? Nie. Dobra, chyba wiem. Chyba znasz tą historię, co? Czy to był... koza? Tak. Dobra, znam tą historię. Znasz ją jednak. No to powiedz, to jaka... Koleś, no dawaj. To był koleś, który pracował na dachu i koza go zajebała i go strzuciła. No nie do końca, no ale dobra, no jak znasz, to ci już przeczytam. Mężczyzna, tak jak każdy mieszkaniec arabskiej wioski, trzymał na dachu swojego domu kozy, przeznaczone na ofiarę. Pewnego dnia kozy były wyjątkowo rozbrykane, kiedy mężczyzna podziwiał krajobraz, jedna z nich go ubodła i rzuciła z dachu. Tak, to ja to dawałem komuś, tam już kiedyś to opowiadałem, ale nie pamiętałem tego do końca. No to jeszcze, mam jeszcze jakąś nową. No dawaj. Poczekaj, przeczytam rozwiązanie i ten. Znaczy mogę czytać ten najpierw, ten co to masz dla ciebie. Kierowca taksówki się nazywa historia. Okej, nazywa się tak. Wojtek wsiadł do taksówki. Powiedział kierowcy, dokąd ma jechać i zaznaczył, żeby się pospieszył. Chwilę później został zastrzelony. Czekaj, ja przeczytam jeszcze rozwiązanie, bo nie czytałem.
Okej. Bo rozumiem. Czyli jeszcze raz ci przeczytam. Kierowca taksówki. Wojtek wsiadł do taksówki. Powiedział kierowcy, dokąd ma jechać i zaznaczył, żeby się pospieszył. Chwilę później został zastrzelony. Czy Wojtek jest człowiekiem? Tak. Czy kierowca z taksówki jest człowiekiem? Tak. Czy to wydarzenie wydarzyłoby się, ma szansę wydarzyć się w prawdziwym życiu, tak? Tak. To nie jest science fiction. Nie, nie, nie. Okej, czy został zastrzelony przez kierowcę taksówki? Tak. Czy kierowca taksówki się czegoś bał? Nie. Czy to było na tle rasistowskim? Nie. Czy kierowca taksówki posiadał tą broń? To była jego broń? Tak. On siedział z tyłu taksówki? Czy z przodu? Kto? Z tyłu, czy ofiara... Dobra. Nie kierowca, tylko ma, ofiara siedziała z tyłu taksówki? Nie ma powiedziane, ale raczej nie. Nie ma powiedziane, okej. Okay. Czy to się działo w dzień? No poczekać, to też ma znaczenie? Chyba nie, nie ma znaczenia też. Nie ma powiedziane. Dobra, to jest trudne. No jest trudniejsze, ale ciekawe nawet. On go zastrzelił. Tak. Czyli on po prostu zginął od rany. Poczekaj, no zobaczę, czy to jest... No tak, tak. Czy on go strzelił w głowę? To nie ma znaczenia w sumie. Też nie ma znaczenia, ale... No. Czy oni się pokłócili? Nie, nie. No w sumie nie, nie, nie ma. Czy on go zastrasza... Czy ofiara go zastraszała? Nie. Okej, okay. Czy ofiara była przestępcą, popełniła jakąś zbrodnię? Nie. Czy ofiara była irytująca? No w tym danym miejscu nie. Nie, okej, okay, powiem tak, no nie. Bo ja też tak trochę łączę to odpowiadanie, tak nie. Staram się, żeby ci nie ułatwiać też jakby, bo często no. Tak od razu już naprowadzać się tak staram powiedział, że tak, sensu. Jakbyś powiedział, że tak, to bym to i tak nie zjadało w tym momencie. Znaczy, to niektóre potrafią naprowadzić, więc staram się tak odpowiadać, żeby nie naprowadzać. Dobrze, więc mówisz, że nie. Nie była irytująca ofiara. Dobrze. Czy jest powiedziane, gdzie ta ofiara się śpieszyła? Czy jest powiedziane? No jakby, no to co jest powiedziane, to czy w odpowiedzi jest określone, gdzie on się śpieszył? W odpowiedzi tak. Dobrze. Czy powinienem odgadnąć, gdzie on się śpieszył, żeby mi to ułatwiło historię? Tak, tak. Dobrze. Czy to było na lotnisku? Nie. Dobra, inaczej. Ofiara zezwała taksówkę, aby gdzieś szybko się udać. Czy tak. Ona wracała skądś, czy ona dopiero gdzieś jechała? Dopiero gdzieś jechała. Czyli to było pod jego domem? Nie. No nie, nie. Okej, okay. Czy... No inaczej, zapytam. Czy on zginął zaraz po wejściu do taksówki, czy... Tak? Czy, poczekaj. Chodzi mi o to. Odpowiedz tak, jeżeli zginął od razu po wejściu do taksówki, odpowiedz nie, jeżeli zginął po przejeździe, gdzie się pojechali. Czyli tak, że jakby od razu po ten... Tak. Tak. No, że pod domem wsiada, dzień dobry, jedź tak, szybko, kurwa, ten tak. Pistolet. Tak. Dobra. Czy taksówkarz go rozpoznał? Tak. Dobrze, czyli ofiara była znana taksówkarzowi. No kurwa, znowu nie wiem, czy ten... No, tak. Czy oni się znali prywatnie? Nie. W sensie, czy oni oboje się znali siebie? Nie, czyli tylko taksówkarz nie. Go znał. Tak. Czy taksówkarz rozpoznał w nim kochanka swojej żony? Tak. To fuck! Ale strzelił. Jestem za dobry w to. Dobrze. A więc on rozpoznał w nim kochanka swojej żony, okej. Okay. Czy muszę dojść do tego, gdzie on jechał? Muszę. On jechał... Tak. Aha! Już no, wiem. Już wiesz, dobra. Pewnie. Albo jestem gigaczadem, albo to... Nie wiem, albo to jest kojarzysz po prostu, albo dużo historii jest. To jest niemożliwe, stary. To jest niemożliwe. On jechał do jego domu. Podał tak, jego adres. No chyba już właśnie zgadłeś wszystko, no tak. No on podał jego adres i on rozpoznał, że to jest jego adres. No jego dokładnie tak. No, celem podróży Wojtka był dom taksówkarza i jego żony. Taksówkarz od dawna podejrzewał swoją małżonkę o romans, nie spodziewał się jednak, że wkrótce znajdzie się tak blisko jej kochanka. Od razu wiedział, co stary... z nim zrobić. Kurwa, od razu to zgadujesz, nie wiem, czy to kojarzysz tę historię, czy... Nie, to ja akurat nie znałem, no bo to są karty... A to jest dużo się faktycznie powtarza, no tak pudeł... jakby... Nie do końca, w sensie jak... No tak, dobrze, ale jak ty to grałeś, to faktycznie umiesz w to grać, nie? Jak... No.
Ale nie, bo zobacz, jeżeli masz pudełko kart, które my mamy w domu, to jest pudełko, my bierzemy zawsze z góry i kładziemy na dół, żeby te historie się nie powtarzały. Aha. Więc ta z kozą się powtórzyła, bo chyba ją z internetu gdzieś czytałem, ale na przykład tej taksówki nie znałem. Ale skumałem to, że jeżeli ziomal go znał, a ten go nie znał, to musiało chodzić o zdradę żony, bo to jest najczęściej jakby no, takie... No dobra, to teraz mam jeszcze jedną, jakbyś chciał. Dobra, no możesz to zgadnąć sobie. Nie wiem, czy na święto się nazywa. Nazywa się święto, jest tak. Weronika i Piotr jedli świąteczny obiad. W pewnym momencie zaczęli gorzko płakać. Więc tu o dziwo nie ma żadnego temu. Chociaż... Dobra. Są też takie. Zrobię prosty strzał. Oni zjedli coś, czego nie powinni zjeść i się okazało, że to był ktoś z ich rodziny. Nie. Okej. Okay. Dobra. To był taki bardzo pochopny strzał. Ale okay. Zapytam najpierw tak. Czy Weronika i kto? Weronika i Piotr. Czy jedli Weronika świąteczny i Piotr... obiad. W pewnym momencie zaczęli gorzko płakać. Czy Weronika i Piotr to ludzie? Tak. Czy ta sytuacja mogłaby się wydarzyć w prawdziwym życiu? Tak. Dobrze. Czy Weronika i Piotr są małżeństwem? Nie. Są znajomymi? Tak. Na stopie bardziej kochankowie? Czy tak, jeżeli kochankowie, nie jeżeli bardziej przyjaciele? Nie. Dobrze. Czy to były święta Bożego Narodzenia? Nie. Dziękczynienia. A jest takie coś w Polsce? Nie. No nie, wielkanocne. Tak. Bo zauważyłem od razu, że to w Ameryce jest, że kurczak, inny coś tam, wiesz, takiego rzeczy. Czyli wielkanocne. No jedzonko. Tak. No to idź sobie. No dobra, to idź sobie po jedzonko. A ja sobie pogadam z widzami. Nie, to są odbierane. Dobra, podsumujmy, co już wiemy. Oni byli znajomymi na stopie bardziej przyjacielskiej niż koleżeńskiej. Było to podczas świąt Wielkiej Nocy i oni zjedli jakąś kolację i zaczęli płakać. Zawsze na odcinku jak zamawiam, to nie zostawiałem pod drzwiami, tylko czekają. Zawsze siedzę w domu, to zamawiają, zostawiałem pod drzwiami. Dobra, już lecieć dalej. Coś mówisz Dobrze. Ciekawego, czy... No podsumowałem, co wiem. Dobra. Przeczytaj mi jeszcze raz, proszę, ten brief, bo muszę wynieść. Brief. Weronika i Piotr, chciałem się kichnąć sobie. Weronika i Piotr jedli świąteczny obiad. W pewnym momencie zaczęli gorzko płakać. No, dobrze, czy ten płacz był związany z emocjami? Tak. To znaczy, bo wiesz, możesz płakać, jeżeli na przykład cebula ci wejdzie i zaczniesz płakać. Aha, w ten sposób. To tak. Czyli emocjonalne. Tak. Dobrze, czy to był płacz ze śmiechu? Nie. Czyli płacz smutny, smutek. Tak. Dobrze. Czy smutek był związany z tym, co zjedli? Tak. Czyli zjedli coś i zaczęli płakać? Tak. Czy zjedli... Inaczej. Czy oni wiedzieli, co jedzą? Tak. To znaczy, że ale inaczej. Chodzi mi o to. Bo mogło być tak, że oni podejrzewali, że jedzą coś innego, a się okazało, że zjedli coś innego. To więc chodzi mi o to, czy oni ze świadomością pełną zjedli to, co chcieli zjeść? No tak. Czyli na przykład, załóżmy, to nie była taka sytuacja, że oni na przykład jedli kurczaka, a się okazało, że to było mięso z człowieka na przykład. No nie było takiej sytuacji. Nie. Nie było, okej. Okay. Czyli na przykład, dobra, czy to jest ważne, żebym odgadł, co oni jedli? Tak. Dobrze, czy to było zwierzę? Tak. Drób? Nie. Czy to nie był kurczak? Nie. Schab? Nie. Dobra, ale to było mięso. Tak. Egzotyczne zwierzę jakieś? Nie. Polskie, domowe takie, w tak. sensie można gospodarować. Krowa? Nie. Świnia? Nie. Krowa, kura, świnia? Coś jeszcze hoduje w Polsce? Co się jeszcze hoduje w Polsce? No. Królik? Tak. Wow, ale to rzadko się hoduje. Czyli pasztet to był? Nie. To było mięso z królika.
Zupa. Tak. Ale równie dobrze, możesz sobie nawet tak ci ułatwię na myślenie, dobra, żeby bardziej logiczna ta zagadka była, że może być to nawet pasztet, no. Bo to częściej się robi, także jak już zgadłeś, że zupa dobrze z królika, to może być pasztet z królika, bo to... Nie no, mamy sumie... zupę. No nie chuj, niech będzie. Dobrze, więc oni zjedli zupę z królika, po czym zaczęli płakać. Tak. Czy to był królik, którego oni sami wyhodowali? Tak. Czy tę zupę sami ją przygotowali? Ale co pytasz teraz sami? No tak, tak. Czy sami no przygotowali tą zupę, czy ją może zamówili, na przykład przyjechała skądś, nie? Tak. Czyli zrobili ją sami? Tak. Okej. Okay. Tylko dlaczego zaczęli płakać? Dobra, czy oni pomylili królika, chcieli innego jakiegoś wziąć? Nie. Dobra, to była Wielka Noc. Uh-huh. I oni uznali, że zjedzą sobie zupę z królika. Mhm. Uh-huh. I nie pomylili królika żadnego, nie, po prostu chcieli zjeść tego akurat konkretnego królika. To jest pojebana historia w takim razie, bo no, to nie ma logicznego sensu. No dobra, no nie będę ci ułatwiał jeszcze. Jest sens, nie ułatwiaj. Jest sens, ale nie chcę ci ułatwiać. Dobrze. No. Już i tak dużo zgadłeś w sumie, szybko nawet. Czy oni pomylili potrawę, że chcieli zjeść inną zupę? Mm-mm. Nie. Dobrze, a gorzkie łzy wynikały z tego, że ze smaku potrawy? Nie. Z samego faktu zjedzenia potrawy? Tak. No tak chyba, no jak już takie pytanie. Czy oni zjedli to z własnej woli, tę potrawę? Tak. No to na chuj jesz potrawę, jak płaczesz po tym, jak debil jebany. No nie wiem, czy ci ułatwić jeszcze może nie. Nie, no nie ułatwiaj, no nie ułatwiaj. To jest dobra rozkwina. Na razie dochodź sobie na dobra razie, ale później ci może podpowiem, jakby było już. Dobrze, podsumujmy, co wiemy. Mhm. Jest kurwa wydarzenie, dzieje się no święta tak Wielkiej Nocy. Siedzi tak sobie Piotr i Weronika w pokoju. Mm-hmm. Czy ktoś jeszcze tam jest? Tak. Cała rodzina. Tak. Siedzą przy stole. No czy to już dopowiadam, no ale tak. Czy wszyscy jedzą tą zupę, czy tylko tak oni? Wszyscy, no. O, kurwa. Czy w tej zupie było coś jeszcze oprócz kulika? To znaczy, no czy tam była jakaś zupa, ale... No tak, ale czy ta zupa zawierała jakąś substancję, która nie powinna zawierać? Nie, nie. No. Czy to była zupa z ich ostatniego królika, którego mieli w domu? Nie. Dobra, ale oni płakali bardziej z faktu tego, że zjedli zupę, czy... Dobra, tak, jeżeli płakali bardziej z faktu, że zjedli zupę, okay, niż dwa, płakali z faktu, że musieli zabić królika. Kurde, ciężko to powiedzieć trochę. Dobrze, czy oni płakali moment z faktu tego, że musieli zabić królika? No ciężko trochę pytanie tak odpowiedzieć, tak. Dobrze. Nie, bo trochę... Trochę musisz do czegoś, to jest tak ci ułatwiasz, musisz do czegoś innego trochę dojść najpierw przed tym, zanim ci odpowiem na to chyba. Przeczytaj mi jeszcze raz w takim razie brief. Dobra, no to ci pewnie ułatwi trochę, ale dobra. Weronika i Piotr jedli świąteczny obiad. W pewnym momencie zaczęli gorzko płakać. Weronika i Piotr jedli świąteczny obiad. Mhm. Weronika i Piotr, znamy ich podłoże. Znamy potrawę. Mhm. Znamy powód. Nie znamy powodu, dla którego zaczęli płakać. Kurwa. No to pytam jeszcze raz. No. Czy płakali z tego powodu, że zjedli tą zupę? Tak. Dobra, dlaczego miałbyś płakać, kiedy zjadasz zupę? I to jest płacz smutny, tego doszliśmy. To nie jest haha, ale beka zupa, kurwa. XD. Tylko no to jest kurwa, to o zupa. Dobra. Czy nie było ich stać na nic innego, więc musieli zjeść zupę jakąś chujową? Nie. Czy była to biedna rodzina? Nie, wiem. No nie ma powiedziane, ale raczej nie. No otóż ciężej chujowane się zaczyna trochę. To, ale nie widziałem, myślałem, że to taka najprostsza historia, a to jednak masz tu. Nie. Tu już masz zagwozdkę większą trochę. No stary, ale tu nie masz. Nie, postaw się w mojej sytuacji, tu nie ma łącznika w ogóle w tej no historii. No wiem, właśnie, to tak też się czułem, zgadując niektóre historie w tej grze. Tutaj nie ma serii łącznika, naprawdę, bo. Dlaczego ktoś miałby płakać? Ale to musi być związane ze śmiercią ta historia, więc czy tutaj chodzi o śmierć królika? No tak. Czy dobra, a może to była zupa, którą lubiał ktoś w ich rodzinie i ktoś ją bardzo często jadł i ta osoba teraz nie żyje, więc o nią zjedli i płacze. A, nie. Kurwa. No, to też była ciekawa rozkmina nawet.
Czy ta zupa przypomina im o czymś? Smak tej zupy przypomina, wydaje jakieś wspomnienie, które jest smutne? Nie. Nie, czyli oni po prostu płaczą, bo musieli to zjeść. No tak. Ale musieli to zjeść, czy zjedli to z własnej woli? No z własnej, nie musieli. Kurwa. No ciężkie, coś... nie chcę cię naprowadzać, czy było... bo... Czy było coś innego do jedzenia tam jeszcze? Pewnie tak, no Wielkanoc no, ma trochę dań. Pewnie tak, więc nie było określone co. Uh-huh. A było określone, co tam jeszcze było? Nie. Okej. Okay. Oni posiadali sztuczce do jedzenia tej zupy? Tak. Czy tam było zimno? Nie. No właśnie. Nie. Ja mam coś, na co cię naprowadzić, ale nie chcę na razie ten, nie, bo odcinek no, trwa sobie, właśnie. Więc niech sobie trwa. No właśnie. Tylko ja. Nie chcę cię naprowadzać. Muszę pomyśleć. Kurwa, to jest. Zbyt błaha rzecz, żeby płakać po króliku. Tam musi być coś jeszcze, coś więcej. To jest. To nie był ich nie. ulubiony królik, prawda? Nie myśleli, nie zabili królika, którego lubili. No tak? Sformułuj pytanie, bo nie wiem, jak czy to dobrze. Powiedzieć, czy tak, czy nie. Czy oni kochali tego królika? Tak. Którego zabili? Tak. Tak. Mhm. Dobra. A może to nie była zupa z królika, tylko im się pojebało coś. To była zupa z psa na przykład. Tylko nie. Ja pierdolę. Dobra. Czyli kochali tego królika, to było ich tak. zwierzę domowe, które było uwielbiane i musieli ją opierdolić. Dobra, czy to zwierzę było chore? Nie. Bo miałem taką historię, że zwierzę zmarło i po prostu musiałeś, wiesz, robić tego zupę, bo umierało już. Okej. Okay. Czy to zwierzę samo zginęło? W sensie, o co mi chodzi? Nie. Czy zginęło śmiercią naturalną to zwierzę? Nie. Nie, oni je zajebali. Tak. Czy ktoś ich zmusił, żeby je zajebali? Nie. Potrącili go samochodem przypadkiem. Nie. Dobra, czy to była przypadkowa śmierć tego zwierzęcia? No to nie. Czyli z premedytacją go zapierdolili. Tak. Ale skurwysyn. Ale królika zabili i płaczą. Pojebane, nie? Się dziwią. Zabili królika, on nie żyje już. Ale jaja. Czy ten królik był w ciąży i zrobili z niego zupę i małe króliczki wyleciały? Nie. No ale jajca. Dobrze, no właśnie nie jajca, tylko mięsko. No jajka myślę też jedli sobie. Dobrze. Zajebali go z premedytacją. Mieli coś innego do jedzenia, więc nie musieli go zabijać, dlatego że nie mieli co jeść. Mieli również sporą ilość gotówki, więc to nie był problem. Trzeba dojść do tego, dlaczego oni płaczą. No. I są smutne. Mam jedną rzecz, która cię łatwo naprowadzi, ale no, jeszcze chwilkę dajmy temu. Niech chwila trwa. O, dobrze. Czy jest jeszcze jakiś szczegół, który powinienem odgadywać w tej historii? Tak. Czy ten szczegół tyczy się miejsca, w którym oni są? Nie. Czasu? Nie. Ich samych, ludzi? Tak. Okej. Okay. Czy tam, jeszcze raz ci mogę przeczytać. No ja wiem, pamiętam. Dobra, no dobra, to czy na razie nie. Na tym, bo ich samych ludzi, czyli na przykład tak. kwestie... To nie była rodzina. To znaczy, no nie wiem, jak nie była rodzina. No czy była rodzina, to? Tak. Okej. Okay. Ich samych kwestie muszę odgadnąć. Tutaj coś się działo. Dobra, czy tam panowała smutna atmosfera ogólnie na całym tym wydarzeniu? Nie. Czy nikt im nie umarł w rodzinie? Nie. Czy tam się dzieje jakiś pojebany event podczas tego? W sensie oprócz tego, że są nie, święta, czy nie. na przykład nie dzieje się jakaś wojna, albo nie dzieje się nie, jakaś nie. kataklizm, albo jakaś nie, pandemia, coś tego typu? Nie. No nie ma powiedziane, więc raczej nie. Raczej nie, dobrze. Ale z ich samych muszę coś odgadnąć, więc teraz pytanie tak. moje jest takie. Czy oni byli uczuleni na tego królika jebanego? Nie. Oni lubili jeść mięso królika? Lubiali to? To było nie, dobre nie, dla nie wiem. Smakuje się takie nie coś? Łubisz takie? Łubisz? Nie wiem, nie jadłem nigdy pasztetu z królika. Łujka? Znaczy w tym przypadku zupy, ale no bardziej powszechny jest raczej pasztet. Tak się kojarzy od razu. Moje najgorsze wspomnienie z dzieciństwa jest to, że ja faktycznie miałem na ogrodzie, u mnie rodzice hodowali, czy rodzice, dziadkowie króliki i później pasztecik jedzony był.
Oj, człowieku, widziałeś kiedyś królika, jak się huśta na huśtawce? Bo ja widziałem wiele razy. Oj, nie. Tak, fajnie sobie kica, Powiem tak, że sobie nie kica, co skórka schodzi, że tak powiem. Skórka schodzi. Oj. I ciśnienie też schodzi z niego i wszystko wylatuje, jak się go, tak powiem, odcina mu dopływ życia do wszystkiego i sika i tak dalej. To wszystko leci normalnie, naturalnie. Dobrze. Oni go lubili, tego królika jebanego. Tak. Ale im się nie pojebał królik, to nie było tak, że oni nie chcieli go królika zajebać. Chcieli go zapierdolić, kurwa, tak. Lubili go, ale chuj, zginiesz dzisiaj. Tak. Zapierdolimy cię. I to było zwierzę, faktycznie, no nie, bo ktoś miał nazwisko królik. To też ciekawe, okay. Ale nie. Królik, oni byli Sławomir ludźmi. Królik, tak. Nie byli spokrewnieni z tym królikiem, oczywiście. Nie. Się okazało, że rodzina królicza musiała zjeść z królika. Kanibalizm. Królibalizm. Dobra. No już dużo masz z tej historii, ci powiem. Tak dużo mam z tej historii, ale na razie... Jeden szczegół musisz odgadnąć, no ale to też wiesz. Dlaczego ktoś płacze po zabitym króliku? No jeden szczegół musisz odgadnąć, no ale... Czuję się jak Michael Scofield, taka ściana z takimi dodatkami, kurwa, tutaj ta nitka taka. Łączy fakty. Chłop zwoje. Łączy fakty. Zwoje się rozwijają. Dobrze. Czy zupa królika... Dobra. Oni teraz zjedli zupę królika. Czy to był pierwszy raz, kiedy jedli w życiu zupę królika? Nie wiem, nie ma powiedziane. Dobrze, czy nie było takiej sytuacji, że oni teraz spróbowali zupy królika i okazało się, że ta zupa smakuje zupełnie inaczej, a oni wcześniej ją jedli i ona smakowała zupełnie inaczej? Nie było takiej sytuacji. To nie ma powiedziane, nie. Okej. Czy okazało się, że królik był na coś chory? Nie. Czy zjedzenie tej zupy przyniosło jakieś konsekwencje? No, płacz, tyle jest powiedziane, nie? No dobrze, ale nie było żadnej, nie wiem. Zdrowotne jakieś, nie. Czy nikt nie był uczulony na królika, nikt nie był chory, nie. Nikt sraki nie dostał, wszystko jest gitara. Nie. Dobrze, czy oni płakali zaraz po zjedzeniu tej zupy? Tak. Czy już w trakcie jedzenia zupy zaczęli płakać? No poczekaj, w trakcie, no. Po pierwszej łyżce od razu spróbował i mówi, a kurwa. No, chyba tak. Dobrze. I nikt inny oprócz królika nie zginął. Nikt inny? No nie. Ja pierdol. No zaraz ci mogę podpowiedzieć jakoś, nikt ale... Nikt inny nie zginął oprócz królika. Jeszcze raz ci przeczytam, to też nie, może cię naprowadzi. No. Weronika i Piotr jedli świąteczny obiad. W pewnym momencie zaczęli gorzko płakać. Gorzko. Czy słowo gorzko jest tutaj przypadkowe? No właśnie pewnie dodane jest po to, żeby na coś się zaczęło naprowadzać, na jakiś smak potrawy, na to, że może jakieś uczulenie weszło, może choroba, no to już wszystko to... Zapytałem o to. No tak, no wszystko to przerobiłeś już, więc to gorzko jest pewnie dodane po to, żebyś takie głupie pytania zadawał, ale nie ma to sensu, no już to wszystko też przerobiłeś, nie? Czyli jebać to gorzko, nie myśleć o tym w ogóle, tak? Nie analizować to. Dobrze, czy powinienem analizować Weronikę i Piotra? Tak. Czy powinienem analizować kolację, że jedli obiad? To znaczy? W sensie, dobra, rozbijam sobie to pytanie, rozbijam sobie tę historię rozbijaj na czynniki sobie, pierwsze no i teraz do jednego szczegółu dojść, no bo już Weronika większość i Piotr, masz. Analizować to, okej. Okay. Mhm. Jedli świąteczną kolację, obiad. Analizować to? Co jedli? No już zadałeś dobrze. Pytanie. Kurwa, zadałeś, człowieku. Trochę zadajesz już tak, że se utrudniasz, mi się wydaje. Nie, zadaję trochę. Ci pytania. W co jeszcze powinienem włożyć swe niecne paluchy? No to już i ci odpowiedziałem, powinienem... no. Tylko w Weronikę i Piotra, resztę już mam, tak? Tak. Kurwa mać. No musisz w to. Dobra, czy powiem analizować ich stan związkowy, że tak powiem? Tak. Czy oni są swoimi byłymi? Nie. Ale powiedziałeś, że są kolegami. No... Czy oni są homo? Nie wiem. Czy ja nie mam tą samą płeć? Weronika i Piotr, no nie. Tak. Okej. Okay.
logikę patrząc. Dobrze. I nie są... Są w związku? Nie. Nie. Nie byli w związku nigdy. Nie. To jest brat i siostra? Tak. No dawaj, dochodź dalej. To jest brat i siostra. Tak. Jedli zupę z królika i zaczęli płakać. Tak. Kurwa mać. Jak się okaże, że coś o co zapytałem, co powiedziałeś nie, to cię zabije, nie? No nie, no nic takiego nie zadałeś jeszcze pytania żadnego. Nie nic mi ta zupa nie przypominała z dzieciństwa, ani z innego nie. Zdarzeń. Brat i siostra królika zajebali, kurwa. No już tak ci tak podpowiem, nawet mam jeszcze 40 minut, tak ci tak podpowiem, że no jakby... No już większość masz, ale no jeden szczegół taki musisz dojść, dlaczego? No bo nie, nie masz mimo wszystko, bo tak mamy to, że no... Zjedli zupę królika, sami go zajebali, niby tak masz powiedziane, tak sobie wywnioskowałeś i płaczą, no i co no? No właśnie, co? No to musisz takie jeszcze nie wiem co dojść tu w sumie. Ja też nie wiem. Teraz czekaj, brat i siostra, czy analizować to dalej? No chyba tak, no bo tylko tych więzów ten ci brakuje, no ale to jakby no... Nie wiem, czy tu jeszcze coś analizować. Jaki jest sens tej historii, skoro wszystko jest podzielone? No nie wiem właśnie, czy ci przeczytać cały sens historii już, bo już tak no mówię, ale większość jest... i tak mimo wszystko zgadłeś, ale... Jeszcze coś jest takiego, co trapi, ale żeby to miało sens, nie? No jest czy nie? No... Nie wiem, no co chciałeś zapytać, czy to ci przeczytałem historię? Dobra, no, ale czytałem pytam, ci historię... Bo, posłuchaj. Bo jeżeli ty mi powiedziałeś, że historia brzmi tak, Adam i Piotr, czy tam kurwa... No Weronika i Piotr jedli świąteczny obiad, w pewnym momencie zaczęli gorzko płakać. No i no jakby... I, a ja mam taką historię, że Weronika no to... i Piotr jedli obiad, kolację świąteczną, obiad świąteczny na Wielkanoc i jedli zupę z królika i płakali. I tyle tylko wiem. Więc tam jest jakiś no do tego doszedłeś, no jakby. No to nie ma nic takiego szokującego już. No jakby nie, czy przeczytać rozwiązanie, bo... To po chuj to rozwiązywać, jak tu nie ma nic fajnego. No bo no nie doszedłeś, no wtedy co się błądziłeś przez te 10 minut chyba, czy coś, to było tak, że no doszedłeś już do tego, że zjadły zupę z królika, był to ich ulubiony królik i się dziwiłeś, dlaczego płaczą, nie? Że zabili świadomie ulubionego królika i ten... Nie? Tak, do tego doszedłeś. No, no, i to było tak jakby rozwiązanie historii. No tylko rozwiązanie było takie, że Weronika i Piotr jedli świąteczny obiad, w pewnym momencie zaczęli gorzko płakać, tak to brzmi. No i teraz dopiero doszedłeś do tego, ale to nie połączyłeś, nie przeczytaliśmy tak tego jakby zgodnie z rozwiązaniem, bo chodziło o to, że właśnie to są rodzice Weronika i Piotr i przygotowali świąteczne danie i oni w trakcie tego posiłku uświadomili sobie, że to był ich kurwa królik i zaczęli płakać przez to. O to chodzi. No bo to nie oni przygotowali, tylko rodzice ich. A to był brat i siostra i teraz dopiero do tego doszedłeś, że to był brat i siostra, a nie rodzice, którzy przygotowali. I mam wszystko, ale nie miałem tego no tak fajnie powiedzianego. No tak, ale jakby właśnie w ten sposób, no, że to jakby rodzice przygotowali i oni... historia. Nie była fajna. Nie dostałem takiej satysfakcji, jak to rozwiązałem. Rozwiązałem tutaj chuj z tego... To trochę jak oglądanie filmu, jak oglądaliśmy film, dwie godziny się okazało, że był godziny i był no... No trochę sala tak, samobójców, no, jakby, hejter, no bo tu nie już doszedłeś na samym początku doszedłeś do tego, ale no było tak, że nie miałeś właśnie tego czemu, jakby, no bo znaczy, to byli, oni płakali, oni nie, bo to nie oni to przygotowali, no tego nie miałeś względnie tego, że to nie oni przygotowali, o, tylko ich rodzice i dopiero w trakcie posiłku sobie uświadomili. Głupie, kurwa. Ja pierdolę. No dobra, siema, widzowie. Mamy rozwiązane 3 czy 4 historie, ładnie ci poszło. Siema dobranoc.